Wreszcie, to się w końcu dzieje. W sumie, zaczynając strumyk z Rizena, nie wiedziałem, że. Nie wierzyłem, że skończę tę grę, tak naprawdę. Jedynki nie skończyłem. Ale wreszcie, po latach, działa i się skopało. Mam nadzieję, że działa. Teraz stronę resetować. Nie resetować, powinno się samo włączyć i wyłączyć. Działa. Możesz upewnić się jeszcze, czy działa. Ja tu mi XSplit działa. Krótkie przerwy są tutaj niebrane jako ten. Nic ważnego w tym. Z tego co rozumiem, Twitcha, to jest normalne, co się może przerwać. Bangla, a wcale, że nie. A wcale, że ten. Więc wreszcie. Wreszcie będę wolny. Utopce jakieś syfy. Wielka. Liryczno-epicko-dramatyczna walka. Jakieś tutaj lewiatany, których widzę, moja drużyna rozpyka bez problemu. Umiejętności walki to jest tak samo. Jezu, jak się cieszę. I wreszcie będę mógł się skupić w nowych grach. Aż się przedstawię, jak za starych, dobrych czasów. Ja nazywam się Maciek Mokuła, to jest Risen 2, wielki finał. Zamknięte skrzynie, wszystko. Morgan, you will be free soon. Czytując czat, nie wiem co tam, czego to zmierza. Okej, dramatyczna walka, ale to nie jest powód, by nie przestać łupić, grabić i tak dalej. Więc tak, raz, dwa, trzy. Raz, 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 ta-dam. Drużyna pierścienia. Disak, yes, we are Polish players. Któż to jest Disak? Jakieś ważne pytania. Zagranicznie, are you guys Polish? Yes. Pokaz slajdów? Pokaz slajdów? Jest 480. Wąziu, sprawdź e-mail jak skończysz. Albo wiadomość na Twitchu. Sprawdzę e-mail. Wiadomości na Twitchu wolę nie sprawdzać. Ale póki co. Ostatni tutaj z tych bossów. Aż mu wbije papugę. No to se użyłem papugi. Lewiatan. Idź, upadły. Są jeszcze lewiatany w ogóle? Czy to, że ta sieć upadła? Tak jak ten tutaj symboliczny potwór. Wszystko działa, graj. F5 będzie 480p. Mam nadzieję, że jest. W ciągu 10 minut 500 maili. Co napisał? To możliwe. Nie mam, na szczęście nie dostaję dużo maili. Mogę jeszcze odpowiadać czasami. Co się teraz zwiększyło? Są lewiatany. Proszę, ja tutaj ja go zabiłem. Ahaha. Nie, to sko. Czani opuszcza, myślałem, że było to tak jak na serwerze. Czani opuszcza grę. Piękna świątynia. Wody. Przyzwista lowa. Zaraz go przyzwę. Jest, laska. Się napić. Kto śmie? Ja! O Boże, to jest. Ty! Nie przeciwstawisz mi się znów! Kac morderca, dokładnie, Azmerusie. Jeszcze zobaczymy. Użyj papugi na Marę. Co zatkało? Ty, jaka jest w ogóle wypasiona laska. Nawet zaraz. Czy można ją skrzywdzić? Na przykład. Dobra, sejwiątko. To jest to. To jest to. Ostatni Benihil w Rezywizanie chyba. Uważaj, co będzie. Za dużo sobie pogadać spokojnie. To ja. Ale brzydka. Wygląda jak. Nic tego to porównać. Nie myślę już, zaraz, jedzenie, jestem ja coś zjem w pokoju. A, Mara op, troszkę. Ohoho, lata. Dostała gdzieś tam jakiś. Proszę, proszę, jakie Matrixy tak zupełnie. Nie wiem, czy oglądaliście film Uwego Bola. To on też ma tak z dupy Matrixy. Samo tutaj, nie wiem co zrobiłem, żeby był Matrix. Film Uwego Bola polecam. Czemu to zostało Matrix tutaj? To jest jakiś mało, nic nieznaczący. No nic. Polej ją sosem sojowym. Spokojnie. Coś tam próbuje się zbić. Uwaga. Właściwie mam, zbierałem tych butelek przez całą grę, żeby teraz sobie wykorzystywać. Okej, okay, imba piaskowy diabeł. Ścina ktoś mówi. To mnie zasmuca. Trzeba je znowu wbić coś tam w tyłek. Pierwszy piaskowy. Drugi piaskowy diabeł.
trzeci piaskowy diabeł. Utopiec. Jakieś czary w ogóle. Spróbuj trupą łapie zarodziej miecz. Ciekawe, nie jestem zbyt systemem. Ja ją z muszkietu. No wiadomo, że wszyscy, ale ja sobie wyszkoliłem broń białą, to mi teraz stać. Myślę, że nie myślę teraz. A to jest więcej sobie gry, okej. Nie ścina się 20p, ale to moja wina. O, ktoś się przyznał. To jak to jest wina w takim razie kunika.pl. Okej, jest. Ładne uniki, ale niestety nie tak ładne jak moje. Jestem mistrzem wszystkiego. Sztylet. No i cheaty. A to jest dobry moment zrobić save'a. No, finowa walka. Lewiatan, lol tak zwany. Co? Chcesz zniszczyć małe osiedlowe sklepiki? Nie ma. Tak to się walczy z wielkimi korporacjami, które niszczą prywatny, fajny, czy no prywatny to i tamto prywatne, ale tutaj niszczą małą przedsiębiorczość. Teraz zachciało się, Lewiatan w niedzielę przyszedł handlować, a tutaj... Jaki koleś w ogóle, co? Boże... Kurde, jaki dramatyczny pojedynek. Imba utopiec nagle się stało. Zyskali własną świadomość. Lewiatan chce być monopolem, tak. To jest słowo klucz. Mieć monopol i być monopolem. Mi się coś ścięło, a to pan się mi ścięła myszka. Na pochudal EA. To nie jest EA, to jest... Nie wiem, co teraz wydaje w sumie. Czy w Polsce Cenega, to jest wydawcą, który sfinansował. Teraz nie trzeba... Okej. Moje przyjęcie 8% polskiego PKB. O, jesteś. Coś, musiałem się napić. Nie czujecie dramatyzmu, ale to ja naprawdę wykorzystuję niezły system gry. Mara w kozim rogu. Zaraz będzie... tam mój ten... moja piszczel. Jest! Przepraszam. Małgorzata Ostrowska ginie. Koniec jak w Indiana Jonesie. Katarzyna figura trochę, ale raczej Ostrowska z głosu. Aż wiem, co poleci na koniec. Ładne efekty świetlne w ogóle. Ta gra ma świetny silnik. I świat się odrodzi. I będą koniki i wszystko. Oni tu walczyli cały czas. A, myślałem, że tylko ja tam się... To naprawdę było w takim razie spektakularne. O, Patty przeniknęła przez Chani. A to dziwka! Myślisz, że znów się przemieni? Jakie tłumaczenie, w tekście była bestia. Teraz widzę aktorka... Jej! Jak koniec tego. Człowieka demolki, jak ktoś oglądał. Nie chcę spoilować. Nie tym razem.
jak chcecie powiedzieć bestia, to jest taka opowieść z gatunku przejęzyczenie. Jak chcecie, będziecie myśleć, okej, będzie jakiś teraz, nie wiem, piosenka końcowa, Nergal zaśpiewa? Nie! I co teraz? Zaraz, to nie jest, widzę, że jest taki jak zawsze, po bitwie. Ale to chciałem powiedzieć, więc uważajcie, bo czasami można się przejęzyczyć, cytując taki sketch, i można chcieć powiedzieć bestia, na przykład jest pani niezła bestia, a można powiedzieć coś innego. Happy end, jakiś nadziak jest, ciała już nie ma, ładnie tutaj w ogóle, zrobię sobie dom. Można zagrać jeszcze raz, tak ta gra kusi. Ożeń się z Patty, tu jest nadziak. Pierwszy akt dopiero, tak, koniec aktu pierwszego. Tu jest jakiś statek kosmiczny. Zagra się napisała sama, bardzo się cieszę. No i ładnie tutaj, dobra, czas wracać. Screen na Facebooka, nie, to jest taki obciachowy, wszyscy przeszli tę grę. Tak, zmarnowałeś mi 40 lat życia z tym streamem, dokładnie, bestio. A, to jest... bestia, to jest takie tak ładne słowo. Nigdy nie pomyślałem, że to w sumie tak można rozwinąć. A to bestie. Fajne takie, ten, baza krzyża. Z tego co rozumiem, bo są cztery ramiona. O! My tu sobie gadu. Proszę, proszę, Mara tu jest jeszcze. A to jest dobre miejsce na Facebooka w sumie. Takie tam z Marą, sorry, włączasz, to sobie z nią zrobię. Gdzie to jest? Uwaga. O, tak żeby było elegancko. Takie tam z Marą, jak się ustawimy tutaj, nie wiem. Tutaj, żeby wystawało. Może ona tutaj, nie wiem. Jak... jakieś tak przykucne, bo to będzie taki efektowny, taki szpan, o. I tutaj ja z Marą. Tańczę z Marą, albo jakoś tak, nisko na nogach. Jak aniołki Charlie'ego, takie ujęcie, za samego dodać kamerę troszeczkę, o. Więc może to będzie jedno, będzie spoko. Ile to już trwa? Obejmij ją, właśnie tak spróbuję jakoś, tylko głupio się, głupio, bo stoi przy ścianie. Albo to będzie takie już w ogóle straszne chamstwo, jak zrobię takie ujęcie. Kiedy, nie, to są głupi poziom humoru, ale nie ukrywam, że ma to swój urok. O, takie tam zmarą. Okej, okay, czas na teraz. Przepraszam. Przepraszam, skawał głupiej tam tego. Facebook. Dirty Dancing. Tak, Dirty Dancing. Tak to podpiszę. Niech to zobaczą Niemcy. No, będzie oburzenie tam, że takie jest chamstwo i w ogóle. Ale to nic. O wiem, tak, to by damy znać, że to jest takie nawiązanie do filmów o Bondzie. Zaraz wam pokażę co robię, tylko jeszcze sobie to wszystko tutaj skonfiguruję. W sensie znajdę ten pliczek. Gdzie to jest? Gdzie mi kochany frapsik zapisuje takie ładne zdjęcia? Kurczę, wychodzi tutaj z jakimś takim... A to ciekawe. Ta gra dziwnie zapisuje to wszystko. To nic, zrobi się jeszcze inaczej w takim razie. Będzie zdjęcie bez frapsiątka. Za to zrobię sobie printo screena. Sorry, że tak to długo trwa, ale to jest ważna chwila teraz. O, teraz jest elegancko. I będzie od razu doszlifowane. O, jeszcze troszeczkę nawet wy tego, wy sobie tutaj wykadruję, żeby nie było obciachu. Jest. Okej, okay, że wam pokażę teraz jak to się robi, jakbyście chcieli sobie wrzucać fotki kiedyś na Facebooka, to tu będziecie mieć poradnik. Już będzie, już jest zdjęcie. Dodaj obszar. A tylko jeszcze tutaj rzucić plik, zdjęcie, film, prześlij zdjęcie, film, nie chcę wam pokazywać bajzlu na moim dysku, jeszcze wyjdą, że jakieś trackery są z torrentów i będzie obciach. Kurde, Facebook się teraz ścina akurat. O jest, dobra, poradnik do Facebooka. No, to by się przydało. Jak ja to zapisałem? Takie tam, jest. Nie jest, może poprawić dłuższe, okej, okay. Obiecałem, że będzie podgląd. Więc...
Chyba jest już coś. Teraz tylko to jeszcze tutaj doszlifować ten bajer. No i teraz tak. Tu się daje, w statusie dodaj zdjęcie film, albo ten, wydarzenie i tutaj takie tam. Tany z Marą. Dirty Dancing. A to nie, wirujący seks. To będzie nawiązanie takie dla starszych, wtedy starsi użytkownicy Facebooka zrozumieją, że jestem fajny gość i w ogóle, bo nawiązuje do takich oldschoolowych tytułów. Wąziu widzimy wszystko. No ja wiem, bo tutaj pokazuję. Takie tam tany z Marą. Dziewczyna na serwie, co tam jest? Zagadaj do zagadaj do Mar. Uwaga, opublikuję. Z zaskoczenia. Jest, się teraz wyświetla. Fajny jest ten interfejs. To jest na jakimś Ajaxie. Nie pamiętam, czy to fakt jest. I jest, i Mara. I jest ładny, mogę lajkować. Nie lajkuję się własnych. Zapamiętajcie, nie wolno lajkować własnych wpisów, bo to jest mało. To jest takie mainstreamowe strasznie, źle o tym świadczy. Everyday I'm shuffling, dokładnie zajmac. No i dobra, wracamy tymczasem do gry. Czy mogę z nią zagadać? Więc Mara jest. Niczego tu dla mnie nie ma. Niczego tu dla mnie nie ma. To jest najlepsze podsumowanie chyba już wszystkiego. Okej, okay, no i tyle. Spotkanie z rodzinami teraz. No, wreszcie. Nie wiesz, jak się cieszę, jestem wolny w końcu. Oh, still better story than Twilight. Jest Jafar. Zacznijmy od Jafara. Ulubiona postać wszystkich osób w tej grze. Wielka bitwa! Złe kurwie nie żyją! Mam nadzieję, że tak już zostanie. Matara zakończył wielką podróż? Jeśli tak nazywasz uratowanie świata, to tak. Ale podróż Jafara jeszcze nie skończona! O Boże. Mam znaleźć Aurikulki? Nie ma Aurikulki! Niedobrze, zły! Zaraz, zaraz. Znajdziemy, pocieszymy. Tutaj Jafara nie można zostawić. Znajdziemy to, nie bój się. Znajdziemy? Znaleźć nie problem. Jafar znalazł Aurikulki dawno temu. No kurwa! Naprawdę? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Ale Jafar nie może go zdobyć. Czemu nie? Bo ma go Mata, a Jafar nie chce brać od Mata. Zaraz. Mam twoje Aurikulki? Źle kraść od Mata. Źle. A co to w ogóle jest? Cenny skarb Mata, bardzo cenny, no kurwa! Kapelusz Mata! Mój kapelusz? Należał do Stalowobrodego, największego skurczybyka wśród piratów! Teraz należy do Mata! On teraz największy skurczybyk! Kapelusz najcenniejszy skarb, jaki Jafar może sobie wyobrazić! Chce, Jafar chce! No to spoko. Dlaczego od razu nie powiedziałeś? Jeśli go chcesz, jest twój. Ty da Jafarowi? Mata mądry i hojny skurwiel. Jasne. Nie jesteś już moim piwi. Od teraz jesteś dorosłym gnomem i możesz mówić na siebie Mata. Juhu! Granne topola famosa! Wielka radość! Cieszę się, że sprawiłem ci radość. Płyniemy teraz na wyspę Jafara? Nie tak szybko. Najpierw trzeba coś zrobić, pamiętasz? No to wkrótce, co? Wkrótce! Ty najlepszy przyjaciel Jafara, odważny i mądry skurwiel! Jeśli ktoś się dołączył teraz, bo widzę, że jest dużo osób, Jafar jest postacią, którą Polacy uczyli języka. Okej, teraz ślub z Patty. Wszystko się skończy szczęśliwie. Ja wolę Patty, niestety. Tamta jest fajna, ale no. Widzisz? Mówiłam ci, że zrobię wszystko, abyś pokonał Marę. Mówiłem, że nie można tracić ducha. Okazuje się, że to wszystko było całkiem proste. Gdyby to było proste, każdy mógłby to zrobić. Tak czy siak cieszę się, że udało nam się wyjść z tego cało. Co mam teraz zrobić? Bądź kapitanem. Po takiej bitwie powinieneś powiedzieć członkom swojej załogi kilka słów. To dużo prostsze niż walka z potworem. Masz rację. Masz rację. Porozmawiam z załogą. Dobrze. Przyjdź do mnie, jak skończysz. Będę na ciebie czekać. Pewnie Patty jest w delce. Okej, okay. Czekolada. Jej moce wudu były bardzo silne. Na szczęście niewystarczająco silne. Dobrze byłoby je poznać. Chcesz umieć zmienić się w Krakena? Nie, jej wudu tkwiło w jej słowach. Naprawdę? Chyba nie braliśmy udziału w tej samej bitwie. Inni walczyli w jej imieniu.
To jej największa siła. Czy właśnie poparłaś niewalczenie? Zmieniłaś się. Być może. Odkładasz na bok straszne ambicje wudu, to dobrze. Dziękuję. Powinniśmy iść to złe miejsce. Jeszcze jest ten koleś, który jest totalnym. To jest taki generic nikt. Ani go nie kojarzy, wziąłem go nie wiem po co. Demon nie żyje, to najlepsza wiadomość. Cieszę się. Ja też, ser. Jak najbardziej. Co teraz? Płyniesz do domu i czekasz na medal od Inkwizycji? Po uwolnieniu cię i skradzeniu ich statku? Raczej na sąd polowy. Poza tym myślałem raczej o... przygodzie. Może jeszcze jest dla ciebie nadzieja. Zrobimy z ciebie pirata. Musisz być spadkobiercą Stalowo-Brodego. On też nigdy nie odpoczywał. Może. Żadne może, chłopie. Teraz jesteś piratem. Może przez RZ. Okej, jest jeszcze prezes. O. Piękna walka, chłopcze. Choć ja pewnie poradziłbym sobie lepiej. Nie wątpię. Niektóre z moich bitew stały się legendą. Ale to jeszcze nie koniec. Są jeszcze ci zdradzieccy kapitanowie pracujący dla Mary. Czas policzyć się z tymi zawsionymi łazęgami, co? Są już martwi. Naprawdę? Oby piekło pochłonęło ich duszę. W takim razie z kim teraz walczymy? Jesteśmy przecież na Morzach Południowych. Na pewno ktoś się znajdzie. Jeśli oni nie przyjdą do nas, my przyjdziemy do nich. Dobry z ciebie chłopak, chłopcze. Pirat też niczego sobie. Nie masz przypadkiem narzeczonej, co? Jakby co, mam przecież córkę. Patty? Chyba coś o niej słyszałem. Naprawdę? To świetnie, chłopcze, świetnie! To cicha, potulna dziewczyna. Na pewno się polubicie. Też tak myślę. A w takim razie umowa stoi. Na co czekasz, piracie? Postawić żagle! Postawić żagle. Może ta gra jest zbyt dobrze zrobiona. Te scenki są wyreżyserowane genialnie. Okej, to jest jakaś finałowa scena, kiedy co? Patty? W porządku. Wystarczy. Czas się stąd zbierać. Zgoda, wynośmy się stąd. Ale muszę coś powiedzieć, zanim pójdziemy. O co chodzi? Wiem, że czasem, właściwie przez większość czasu, nie jest ci ze mną łatwo, ale chcę powiedzieć... Tak? Dziękuję. Nie mówię tego często. O. Nie wiem, czy to finał, kiedy odpływają w stronę zachodzącego słońca. Czy jeszcze będzie jakaś przygoda, czy romans Stalowo-Brodego. Z tym całym pajacem od pocierania się. Ale to chyba to... Jaki to film, tak? Nie jest ciężko odróżnić. Jest. Czy to gra Nergal? Momencik, muszę też sobie... Ja mam lepszą ścieżkę, bo mam taki fajny beat, który może ten, skojarzył mi się, kiedy zobaczyłem tą, jak on się nazywa. O, jest beat na koniec. GG, tak. To nie wiem, mam jeszcze 20 minut, więc dam do napisów końcowych muzykę. Nareszcie jestem wolny, możemy wszystko teraz zmienić. A, beat ma być teraz. Piękna pani Mary.
kochała pustoraka. Tak opowieść się zaczyna. Jaka, taka, jaka, taka. To co dzieje się na lądzie, to pod wodą też się zdarza. Oto refren tej piosenki, który często się powtarza. To ciekawe! To ciekawe! Śmieszna sprawa! Mój kochany pustoraku, uwierz w miłość, przyjmij dary. Coś dla duszy, coś dla smaku. Czary mary, czary mary. Ale pan pustorak stary, co pod nie skalistym kroczy, nie dał nabrać się na czary. Nie te oczy, nie te oczy, nie te oczy. Meluzyno, meluzyno, pożycz płonne swe nadzieje. Odpłyń własną limuzyną. Świat się śmieje. No więc to jest to. Nie wiem, co teraz zrobić z sobą w sumie. Napisy końcowe dobiegają. Nomen, nomen, nie wiem, czy końca. Czy ktoś widział jakichś Polaków w ogóle tutaj Poczatowskiego? Pierwsza, nie, druga już nawet seria streamowa, która się narodziła na streamie, dobiegła końca. Znaczy narodziła się w sumie na Tubie, wróciła na stream. I teraz ten, ktoś tam mówi, że to... Właśnie ktoś mówi, że za brak sensu jest, seksu jest 3 na 10, ale był seks na końcu. Był najlepszy. Ja sobie zrobię z tego chyba przerywnik, no, teraz coś poprzerabiam. Więc teraz będzie normalność. Będzie park, jak ktoś nie oglądał Parku Jurajskiego, to oglądać. Myślę, że nie wiem, może nawet jutro już to zrobić, coś normalnego, wiecie, wreszcie zmiana i w ogóle. English Voice Production, Voice Talent, aż można zobaczyć, to teraz ważne ten, talenty głosowe, zaraz. Lawrence Kennedy, ktoś zna z tych kogoś z aktorów, czy są jakieś tutaj wypasy? Cunningham. Ciężko tutaj coś znaleźć. Forrester jest, więc jakby ktoś ten nie widział, teraz na końcu jest Forrester, więc ktoś z tej mody. Moda na Risen. Kiedy Risen 2, to jest, Boże, coś nie strzaił, Risen 3 chyba. Za taki seks 1 na 10. No tak, w ubraniach, ale ta gra no, nie ma taki ten. Okej, Niemcy. Teraz Martin Schaefer, niech się czyta niemieckie nazwisko. Julia Rotfuchs. Aż zobaczmy teraz, kim oni są. Sobie wklepuję te rzeczy. Kim ona jest? Boże, wygląda jak jakaś zapaśniczka. A, jakaś aktorka z monologów waginy, z tego co widzę. To tak Donald Tusk był, dokładnie. Jego dziadek. Co teraz? Nie wiem, czuję, moje życie jest puste teraz. Nie wiem, co robić. Zawsze jak nie wiedziałem, co robić, to robiłem Risena. A teraz nie mam co, nie wiem, co z tą zrobić. Końcówka jakby Władcy Pierścieni. Tak, dokładnie, Gandalf i Bilbo. Teraz, były Polacy, bo już przegapiłem. Nie, będą teraz, okej, dodaj. A, bo to Niemka i tak ma wyglądać. To to jest? Mobi Games. Jakieś, kurde, nie wiem. Rób Risena. Pograj w Sapera Dino D-Day. Nie no, będzie Park Jurajski teraz z takich rzeczy, które chcę koniecznie sprawdzić. I może wreszcie coś z konsoli będzie. Bo tego na przykład Uncharted 3 nigdy nie przeszedłem.
Dobra, ale teraz tak myślę, co ten. Ja teraz sobie to zakończę. I jak ktoś chce zostać, bo ja muszę, mam jeszcze 20 minut do momentu, kiedy będę spadał, to nie wiem, za 10 minut szybki przegląd neta i to tyle na dzisiaj, bo po prostu mój zaplanowany czas, tak jak te napisy, romantycznie dobiega końca. Więc żegnam się z tymi, którzy nie lubią bzdur, a za 10 minut, czyli o 20:10 jeszcze na pożegnanie ten przegląd. Więc buzi. Chociaż zobaczymy, co to po napisach jeszcze jest. Nic. Niemcy zepsuli. Okej. Chciałem to wiedzieć.
Raz, dwa, trzy. Dajcie hasło przegląd i ja robię szybki restart, żeby tam się wszystko ładnie zasegregowało w archiwum.